Miasto Dzieci to przede wszystkim zabawa dla dzieci podczas wakacji, ale też połączona z nauką. Miasto Dzieci organizowane już od nas od 9 lat. W Jaworzynie Śląskiej co roku witamy te same dzieci tak naprawdę. To są 300 dzieci z całej gminy, ale też z powiatu świńskiego, bo te dzieci dojeżdżają i z Wałbrzycha, i ze Świdnicy, i z Wrocławia czasami przyjeżdżają. Jest to taka zabawa połączona z wypoczynkiem. Nasze kolejowe Miasto Dzieci to właśnie przede wszystkim kolej, więc chcemy te zawody kolejowe tutaj bardzo krzewić wśród małych mieszkańców Jaworzyny Śląskiej. Między innymi na przykład kolejowa medycyna pracy, czy też remont lokomotywy. No i przyjemności te, które mogły dzieci mieć zarobione przez siebie pieniążków. Te pieniążki to nie jest normalne, tylko to jest taka nasza waluta, wagony, lokomotywy. Mogły wymieniać na produkty przez siebie wyprodukowane, czyli można było pójść do kawiarni, na kakao, na ciasteczko, które dzieci same wyprodukowały. Jest to bardzo edukacyjny projekt i daje wiele różnych możliwości. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach i tylko im życzyć tego, żeby wynosiły z tego radość i uśmiech. W tym roku uczyłam teatru, czyli dzieci przychodziły do mnie, na przykład Milenka, na zajęcia z aktorstwa, gdzie robiły nie tylko maski, ale uczyły się przedstawiać różne scenki, musiały się zaangażować jako taki aktor i poznawały różne poziomy aktorstwa, czyli filmowe i teatralne. Milenka, a ty nam powiedz, jak ci się podobało w tym roku? Fajnie. A czego się nauczyłaś? Dużo o teatrze. Lubisz teatr? Tak. I chcesz kiedyś występować na scenie? Tak. Najbardziej mi się podobało na wokalu. I co robiłaś? Śpiewaliśmy i wymyśliliśmy piosenkę. Jaką piosenkę wymyśliliście? O czym? Przerobiliśmy Justina Biebera na własną. Co robiłeś przy wokalu? Pracowałem przy nich. A pracowałem, czyli co robiłem? Narzędziami stukałem, młotkiem i różnymi takimi narzędziami. OMP. A OMP to co to było? Śmieci zbierać. Czyli sprzątaliście, tak? Tak. I potem byłem w aptece. Dobra. Gdzie wam się najbardziej podobało? W mechaniku. OMP. Chcecie tu wrócić za rok? Tak! Ja to kilka razy. To jest twoja pierwsza edycja? Pierwszy raz tu jesteś? Czy już... Nie, ja już od 4 lat tu. Od 4 lat. I podoba ci się tu? Tak. Lubisz tu przychodzić? Tak. I przyjdziesz za rok? Tak. A za rok już następny nie. A czemu? A nie, też na następny, tylko już na, bo jak ma się 15 lat, to już się jest opiekunem, wolontariuszem czy kimś. A czego się nauczyłaś? Tego, że w teatrze, jak się wchodzi na pierwszy schodek, to już nie jestem Wiktorią, tylko jestem... Aktorką, tak? Aktorką. Wcielasz się w rolę, tak? A w jaką rolę ty się wcielałaś? Kim byłaś? Księżniczką. Księżniczką byłaś, tak? A jak się nazywają pieniążki, które zarabialiście? Wagony i lokomotywy. I co mogliście z nimi potem zrobić? Bo w butiku mamy różne rzeczy i tam kupujemy sobie zabawki, albo w bistro robimy jedzenie i my też je kupujemy. Aha, czyli za to, co zarobiliście, mogliście sobie coś albo kupić? Albo na licytacjach. A co było do wylicytowania? Były jakieś kapelusze, ja wylosowałam dzbanek i torebkę. Mhm. Dobra, podobało ci się? Tak, bardzo. Wrócisz tu za rok? Tak, ja już tu chodzę od 5 lat. Co robiliście w Mieście Dzieci? Pracowaliśmy. Ja dzisiaj byłam policjantem. Ja dzisiaj byłam redaktorem. Ja teraz jestem w butiku, sprzedaję różne rzeczy. A gdzie wam się najbardziej podobało? Co wam się najbardziej podoba w Mieście Dzieci? Mi się najbardziej jako pracę podobał bank, bo tam był taki, jakby można powiedzieć, spokój. Dobra, tobie? Mi się najbardziej, jeżeli chodzi o pracę, podobały prace w bistro. A dlaczego? Ponieważ robiliśmy tam fajne kanapki, było śmiesznie. Dobra, super. Mi się najbardziej podobał wokal. A dlaczego? Bo my tam pisaliśmy swoją piosenkę o Mieście Dzieci.